W uroczystość ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej okazji 2 lutego w archidiecezji lwowskiej odbyło się tradycyjne doroczne spotkanie przedstawicieli zakonów i zgromadzeń zakonnych. Konferencja i msza święta odbyły się w klasztorze sióstr benedyktynek w Sołonce pod Lwowem. W spotkaniu tym wzięło udział ponad 100 braci i sióstr z różnych zakonów i zgromadzeń, którzy pracują na terenach archidiecezji lwowskiej. I ważliwa je powiedzinka. Bez względu na to, gdzie jesteśmy, bez względu na to, co robimy, Jezus musi być w centrum naszych działań. Czy to jest msza święta, spotkanie dla parafian, praca w przedszkolu, czy rozdawanie pomocy humanitarnej, wtedy to On jest Panem tego spotkania z drugą osobą i On je przemienia. Człowiek czuje przez nas Jego miłość i akceptację. Po liturgii słowa został przeprowadzony obrzęd odnowy ślubów zakonnych, podczas którego wszyscy obecni potwierdzali swoje oddanie Bogu i posłuszeństwo Jego woli. Czyni se nami spomen. A dzisiaj był temat taki być może trudny. Bardzo jest to związane z wydarzeniami, które mają miejsce w Ukrainie, w których my uczestniczymy jako osoby konsekrowane, jako zakonnice, jako siostry zakonne, gdzie spotykamy się z ludzkim cierpieniem. I tego cierpienia jest czasami zbyt dużo. Nie wszyscy jako ludzie potrafimy sobie, nawet jako osoby konsekrowane, potrafimy sobie z tym cierpieniem poradzić. Stąd to króciutkie słowo to jest taki wstęp po to, by odnaleźć swoje miejsce w tych właśnie trudnych wydarzeniach, spotkaniach z ludźmi, którzy do nas przychodzą, którzy oczekują pomocy, którzy chyba nie tylko pragną pomocy materialnej, ale przede wszystkim oczekują od nas, jako tych, którzy są najbliżej Pana Boga, wsparcia. З радістю славили Бога.